Druk numer 3 wraz z 7 się na Belgię Centrze. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hotelowo-budynkowych, budynek rentowy, budynek oficynowy w Gminie Starnowiejskiej Krakowie. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek do rozporządzenia ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hotelowo-usługowych, budynek frontowy, budynek oficynowy oraz zabudowa uzupełniająca parterowa w granicy z wioskami nr 2 oraz 4/1 odręb 62 w Śródmieście oraz garażu podziemnego na działce nr 3 odręb 62 w Śródmieście wraz z wjazdem na działce nr 3 odręb 62 w Śródmieście oraz 162 odręb 60 w Śródmieście przy ulicy Czarnowiejskiej w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 2. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu Gminy Stare Miasto i jest odpowiedzią na podział architektury i urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chcę zabrać. Proszę bardzo. Czarnowiejska ile? Panie Przewodniczący. Czarnowiejska ile? Czarnowiejska 5. Czarnowiejska 5? Wydaje się panu, że się panu nie wydaje. No tu słyszę, że na przeciwko Bekeszowi to będzie 25, a na sądziska to też. 19. Po lewej czy po prawej stronie oddalę? Przeciwko Bekeszowi to jest 17. Tam gdzie jest parking obecny? Tak. No to tam już budynek stoi, co? I otrzymujemy budynek, który został wybudowany. No, jest parking i obok jest już wybudowany, jest niedopuszczony jeszcze, tam miał być hotel i apartamenty, teraz zmieniają na hotelowo-usługowe. I on stoi cały czas w stanie szkolowym. Nie muszę, ja tylko trzeba komisję interwalizacyjną puścić. Znaczy, że wyda, no, koło mnie, no. Jedyna dziura, która tam była, to jest... Nie rozpędzajmy się, bo we wniosku jest... Co to jest kołbę Nie ma numeru, ale chyba jest ważniejszy od numeru, numer działki. Dobrze, ja zgadzam się, że numer działki jest. Ale jest istotna sprawa. W tej chwili zlokalizować, panie przewodniczący, po numerach budynku niż po numerze działki. No ja nie mam w głowie pamięci numery działki na rzeczach wiejskich, ale numery budynku znam. Jeżeli się ma pewne wątpliwości, materiały są cały czas, można się ich zapoznać. Albo wasz na komisji zapoznać się z tym, w którym miejscu będziemy. Nie było podane tyle. Ale pytanie moje jest konkretne. Czy to chodzi między innymi również o ten budynek, który jest niedopuszczony? My nie robimy z takie aż sprawy, czy jest dopuszczone. Pan zawsze dochodzi do tej pytania. Panie przewodniczący, zadałem panu pytanie, czy to jest budynek. Przepraszam, ale to jest. Chwileczkę. Moment. Kto w tej chwili chce zabrać głos? Proszę bardzo. Nie skończyłem. Zadaję panu przewodniczącemu komisji pytanie. Czy to jest na tych działkach, na których jest postawiony budynek, który nie ma odbioru, co stoi w stanie surowym? Czy to jest pan w stanie ustalić, czy nie jest pan to w stanie ustalić? Bo tam są tylko dwie działki. Na jednej jest obecnie parking i obok jest ten budynek już postawiony, który nie ma pozwolenia. Jest nieodebrany, bo jest samowolny. I moje pytanie jest, czy to jest chodzi o te dwie działki? No bo jeżeli procedujemy budynkę dla budynku, który istnieje, czyli co, mamy zrobić uznanie? Daleko idące pana radnego wniosek. Daleko idące. Pracujmy na faktach i na dokumentach. Dobrze, dziękuję. Nie jest pan mi w stanie odpowiedzieć, to znaczy, że nie jest pan w tym momencie kompetentny do prowadzenia panu strzelać jak pistolet. Od tego są dokumenty, za chwilę panu powie. Proszę bardzo, znaczy ja mam takie jedno pytanie, czy była jakaś wizja lokalna, bo zazwyczaj przy wózetkach radni z
z obwodu, czy oglądają te miejsca i to bardzo często bywa tak, że inaczej wygląda to na papierze, a inaczej wygląda w rzeczywistości. Natomiast ja sobie przypominam z poprzedniej kadencji, że właśnie w tym rejonie była taka próba i próbowano kilkakrotnie wymóc na nas gruzetkę dla budynku istniejącego. I pamiętam, że pan Witold Kajstura odmówił wydania takiej gruzetki, komentując, jeżeli mówimy o tym, o tej samej lokalizacji. Ja pamiętam, że wtedy ja byłem tej jakby no, komisji, która tam chodziła w teren, budynek był praktycznie gotowy i skończony i chciano jakby nas... No, dalej w takim stanie. Więc jeżeli to jest to... Ale że uprzedzajmy panie, bo w tym momencie szuka mapy. Nie, proszę państwa, zaraz nie. Natomiast ja mam pytanie, czy ktokolwiek z członków komisji architektury to ma wizji lokalnej w terenie? Ja chcę dwie rzeczy powiedzieć. No, w pewnym sensie trochę panu odpowiadając na sprawę. Ja mam w pewnym sensie czyste sumienie, no bo ja akurat przeciwko tej budowce głosowałem. Natomiast na komisji było, dopytywałem się o wizję lokalną, nie? No to było powiedziane przez pana przewodniczącego, że radny z okręgu nie zgłasza żadnej, że był. Widział i nie zgłasza żadnych wskazań co do tej lokalizacji. Natomiast trzeba pamiętać, że ta lokalizacja nie spełnia wszystkich wymogów z tych wytycznych takich z tego studium, co jest, na którym pracuje miasto. No. Obecny na komisji przedstawiciel inwestora stwierdził, że oni teraz tego nie muszą spełniać, ponieważ to jeszcze nie jest prawo. No, formalnie tak, ale trzeba mieć świadomość, że ona nie spełnia tych wymogów. Jest odpowiedź już w takim razie nie ma. Można się zapoznać z dokumentacją. To nie jest po tej stronie jak pan radny. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Proszę, jak to jeszcze za pytania do Kto z państwa jest przeciw? Jedna, dwie, trzy osoby. Kto z państwa się wstrzymał? Trzy osoby. 12 za, przeciw, 3 przy głosach przyjmujących, 4. Dziękuję bardzo. 4.